Witajcie w dzisiejszym odcinku unboxing tej paczki, w której znajduje się myjka ciśnieniowa Dedra 1900 W, 130 bar maksymalnego ciśnienia roboczego, przepływ wody 427 litrów. Akcesoria zawarte, to sobie może otworzymy, poczytamy. Pistolet natryskowy z lancą o regulowanej szerokości, z dyszą o regulowanej szerokości strumienia, wąż elastyczny 6 metrów, lanca z dyszą rotacyjną turbo, pianownica, szczotka płaska i szczotka do tarasów. Co tu więcej? 2 lata gwarancji. Marki, myślę, nie muszę przedstawiać, istnieje na polskim rynku od wielu, wielu lat. Można spotkać ją między innymi, było, nie wiem jak teraz, ale w sieci marketów Castorama. Także dosyć takie sensowne opinie zebrałem, przynajmniej w internecie, na temat tej myjki. Stąd też stwierdziłem, czemu nie, spróbujemy. To jest pewnie to na wąż. To jest ta drobnica. A jest zapewne ten pistolet. No powiem szczerze, że takie kurcze dosyć to solidne się widzi. Tak jest to trzymać w ręce. Przełącznik, w sumie nie wiem jeszcze czego, ale taki jest. Też nie wiem, do czego służy. Aha, tu jest pewnie wężyka się podłącza tutaj. Szczotka nie będziemy otwierać. Może tu będę kładł. Pianownica chyba, lanca chyba ta rotacyjna, i to nie wiem co to jest, czy to jakaś przyduszka, czy co, nie wiem. Tu mamy to do czyszczenia tarasów. Taką szczotkę z takimi tutaj latającymi w kółko dyszami. Uchwyt. Jakieś tutaj, aha, do bębna. No dosyć takie urządzenie swoją wagę ma, powiem szczerze. No i oczywiście wąż. No jestem miło zaskoczony, bo nie jest to zwykły plastik. Tylko coś tu widzę, jakieś zbrojenie jest w nim. A przynajmniej tak się widzi. Zobaczymy. Taki dosyć widać grubawy. Instrukcja obsługi. Tak wygląda urządzenie. Dosyć ciężkie, bym powiedział. Zbiorniczek na detergent. No i oczywiście tutaj mamy na przyłącz wody.
przewodu chyba 5 metrów jest. Nie pamiętam dokładnie. No proszę, bardzo ładnie. Bardzo dobra instrukcja obsługi. Zobaczcie, wszystko jest rozebrane na części, pokazane. Także to jest fajna rzecz. Instrukcja, bym powiedział, bogata. Jeśli chodzi o opis przedmiotu, to naprawdę się postarali. Podbita. To już jest jakieś tutaj czeskie. Aha, i to jest jeszcze drucik do czyszczenia deszczy. Na razie go tu zostawimy. No i co? Spróbujemy to złożyć. Aczkolwiek nie widzę tutaj filtra do wody. A jest. Dobra, mamy tutaj. No i dobra. Ciach. To ma być zapewne tutaj. No i dobra, sprzęt mamy złożony. Co tu więcej gadać? Uzwojenie silnika, bodajże miedziane, pompa aluminiowa, ciśnienie robocze maksymalne, tam już wspominałem. Bierzemy się za niezależne testy. Zaznaczam, że film nie zawiera lokowania produktu. Testy będą wykonywane. Tu mamy pacjenta pierwszego. Taki grill, zobaczymy, wyczyścimy go. I tu mamy drugiego pacjenta. O, stoi sobie kosiareczka, dzisiaj se pokosiłem. Tam na pewno jest co robić pod spodem. O kurczę, jedną ręką to sobie można. Paliwa prawie nie ma w baku, więc... O, no, będzie co robić. Będzie co robić. No. A jak se z tym damy radę, no to coś jeszcze może znajdę. Tylko się przebiorę, nie?
Ja nie chcę prać po niej dłużej, bo już powypadywały dziury. Dobra, zobaczmy efekty swojej pracy. No. Przyjrzyjmy się temu z bliższa. Powiem szczerze, że no umyłem, co trzeba było umyć. Kratkę. Czy to jest jakieś super ciśnienie, nie jestem w stanie powiedzieć, aczkolwiek no do końca nie poradził sobie tutaj z tym brudem, aczkolwiek to jest brud chyba ze 3-letni, przypuszczałem, zastosował jakąś tutaj chemię, w sensie środki z atestem higienicznym, które można stosować, jakieś tam pianę czy coś, to pewnie by wszystko puściło, bo to wiadomo. No, teraz przejdziemy do kosiarki. Aha, jeszcze tutaj dekier. No widać oczywiście te ruchy. Gdybym się przyłożył do tego lepiej, no to no doszedłbym po prostu tutaj do tego materiału takiego metalicznego. No, niech sobie przeschnie. I bierzemy się za drugiego delikwenta, a mianowicie kosiarka. No, będzie. Tak sobie poradziło to ze spodem. Powiem szczerze, że ładnie jest. Nie patrzcie na to, że to jest po prostu czarne. Ja to pokryłem taką mazią, takim podkładem do papy. I to jest takie czarne. I tu nawet mi zdarło normalnie, aż do blachy wyrwało. No, teraz by się zdało, żeby to przeschło. Jeszcze raz maźnąć takim cornem. No. Nawet się poradziło. No wiadomo, po prostu na zimno, bez żadnych środków. To wiadomo, nie? No. Dokończymy tutaj robotę z zewnątrz. No i co? Może coś jeszcze spróbujemy?
płynka 2 rozcieńczony, tam chyba 1 do 10 gdzieś. Użyjemy sobie go tutaj, o, ponieważ to ma taki dosyć silny brud. O, taką pianę aktywną zrobimy. O, tak. Mam kibicą tutaj, proszę bardzo. Zobaczymy, co ta maszynka potrafi. Tak wygląda. No tutaj sobie nie poradził na przykład, ale chyba tu nie celowałem po prostu, bo to jak widać i ładnie wymyło. To spróbujemy w takim razie jeszcze poprawić tutaj tamten boczek. Zobaczymy. Dokładnie przyłożyłem i po temacie można powiedzieć, że sobie w miarę poradził, aczkolwiek no jest to brud naprawdę konkretny. Myślę, że trzeba zastosować tutaj po prostu mocniejszy środek o stężeniu większym. I zostało nam jeszcze do wypróbowania pianownica i ta dysza turbo obrotowa, także sobie spróbujemy na tym pacjencie tam. O, to jest błotnik od C330. Nie wiem, czy nie powinienem najpierw jej zmoczyć tego, a dopiero potem pianą, ale to się pewnie nauczę. Rozpuściłem ten środek, nie wiem, czy dobrze zrobiłem, muszę się jeszcze nauczyć właśnie dozować odpowiednio środki, bo jednak no trzeba, o, chlapałem tę maszynę, trzeba jednak to opanować. Dobra, teraz tak i tak zmieniamy.
poradziło sobie całkowicie z usunięciem tego błota zalegającego. Bez problemu spełni moje oczekiwania. Spróbujmy sobie jeszcze, tutaj mam jednego pacjenta. Tylko może trochę dalej. I jeszcze kilka słów podsumowania. Wszystko wykonane z dosyć solidnych materiałów. Wąż widać, że on tu jest jakiś zbrojony. Chyba tak łatwo się po prostu nam nie załamie. Plastiki spasowane dosyć. To wszystko estetycznie wygląda. Z zewnątrz również. Tutaj te kółka czy coś. No nawet to dosyć dobrze się prezentuje. Jeśli chodzi o ten zwijak, no to raczej ciężko nawinąć ten wąż, ponieważ to jest takie w tym miejscu takie dosyć chybotne. No nie chce nam się za bardzo ten wąż tutaj tak samo istnie nawijać. Nie wiem, czy nie będę nawijał przypadkiem tego przewodu na tą szpulę. Co poza tym, no maker radzi sobie z codziennymi na pewno zabrudzeniami, nawet z trochę mocniejszymi. Aczkolwiek no jakoś tam ze smarem sobie może nie poradziła, może to też jest kwestia zastosowania odpowiedniej chemii i tak dalej. Myślę, że będę zadowolony. Zobaczymy jeszcze, jak się będzie spisywać. Myślę, że zrobimy kolejny test. Żona już wymyśliła mi pranie dywanu. No i spróbujemy którąś może jeszcze z kolejnych tych akcesoriów. Mamy jeszcze tą patio okrągłą. Może to spróbujemy wtedy właśnie tam użyć. Tu jest przedłużka do tego. Zakręca się w ten sposób. No będziemy próbować. Także zapraszam na kolejne filmy z udziałem myjki ciśnieniowej Dedra. Dzięki, cześć.